Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w naszym 9. dniu czynienia przede wszystkim, a wieczór ze wróżką przy okazji, ale dzisiaj będziemy odcinać złe oko. Znaczy nie jedno, może wiele, ale zawsze, także mam nadzieję, że już te osoby, które z nami czynią, zgromadziły się, aczkolwiek jeszcze sekundkę poczekamy. W sumie nie powinnam. Opuściłam wcześniej, co by znaleźć, bo to wiem, że YouTube czasem uaktywnia później, ale tak zagadam jeszcze minutkę, żeby każdy dobiegł. Wszystkich witam. Mam nadzieję, że znowu będzie 200 osób, które będą czyniły z tego względu, że to by oznaczało, że 9. dzień normalnie lecimy razem. A to by było bardzo fajne. Oczywiście macie te rytuały i osobno, i w wieczorach, i powtórzyć można, ale co razem, to razem. Było, nie było. Więc... O, wymawiać ma. 107 osób. Dobrze. Wyczekaliśmy już 3 minuty od 21, więc zaczynamy. Przyzywam się wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich tak licznie zgromadzonych o cudnych sercach. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Zapalmy nasze świeczuchy. Zapalamy te świece w imieniu sił wyższych, sił dobra, sił pomocnych, energii przejrzystych. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z świetlistych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy. Siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. Pamiętajmy, że odcinamy dzisiaj złe oczy. Weźcie swoje świece w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie.
Powtarzajcie wraz ze mną, tak w szerokim kręgu, bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Ja, stojąc u progu wielkich zmian, chcę wejść czysta do nowego roku. Oczekuję dobrych, wielkich zmian, a chcę pozbyć się złych uroków. Przywołuję dziś siłę ognia, by spaliła wszelkie negatywy. Dziś oczyszczam wszelkie złe oczy. Bez tych energii już jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy. Za dobre energie serdecznie dziękuję panom, władcom czterech żywiołów. Do was swe prośby kieruję. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego moce, poprzez ziemię i jej siłę, poprzez powietrze i jego lotność, poprzez wodę i jej czułość. Krąg jest otwarty, lecz niezłamany. Dziękuję wam po trzykroć, czyli odhaczamy oficjalnie dziewiąty punkcik i na kolejne odczyniania spotykamy się 23 w poniedziałek. Tak mi się wydaje, że tak było w planie. I mamy tak, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. Typowa zmiana nowego roku. Więc, ale czat poleciał. Jesteście niesamowici. Ponad 160 osób. 167 osób. To jest siła, reszta uzupełni. Dokładnie tak. Także ci wszyscy, którzy czynią z nami, to jest na bieżąco. Kto był z nami zawsze? Ja. Kto był z nami zawsze? Nie mówię o tym jednym, co się spóźniłam, tak? Ja co prawda zrobiłam, ale... W przeczorach to na pewno. Patrz, ile jest. Mat. Teraz poleciało. Oj, naprawdę. To słuchajcie, siła, moc, potęga. To tak jakbyśmy normalnie ciągle na Łysej Górze się spotykały w prawie, no, 150-200 osób. Rozumiecie? Codziennie. Teleportacja. Czy ty wiesz, co się będzie działo w grudniu, jak będzie mat? No ja się zastanawiam, co się będzie działo w błogosławieństwo. Ja mówię to za 2 tygodnie, kiedy będę na YouTubie, bo teraz to będzie pewnie na fejsie. Czy będzie 200 osób na błogosławieństwie tygodnia? Czy tutaj normalnie się wtrybicie i zobaczycie, że magia działa? Wcześniej czy później działa, spokojnie, tak. Naprawdę. Big Maggie mówi, że Hogwarts. No Hogwarts. Będziemy normalnie w domach was ustawiać. Hufflepuff. Hufflepuff. Wy moje Hufflepuffy. Ja będę Hufflepuffy. A ja nie. Gisia mówi, ja będę wiewióra, ja to ja wiem. Ci co są, to ja wiem co są. Nie, żebym... Jakby to nie moja energetyka. Wy se tam naprawiacie, więc warto. A ta Małgorzata mówi, jeden zrobiłam drugiego dnia na tym spóźnionym, ale to nie to samo. Nie, nie to samo. Fakt. Niby energia nie zna czasu i przestrzeni. Niby są nowoczesne, jesteśmy wiedźmy, trzeba sobie ułatwiać. Ale jak się spotykam o tej 21, to... Katarzyna chce dodać, mamy do rytuału, to mam zrobić wszystko od początku. Masz teraz na to sporo czasu.